Cześć, witajcie. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na doskonały sernik. Jest on niesamowicie kremowy i puszysty, a w dodatku nie opada i nie pęka. Zapraszam. Ja zrobiłam ten sernik w tortownicy 16 cm, ale w linku znajdziecie proporcje na większe tortownice oraz na blaszki, w tym na dużą blaszkę piekarnikową. Potrzebne nam będą herbatniki zmielone, 50 g i do tego rozpuszczone masło. I tak przygotowaną masę wysypujemy sobie na tortownicę i tworzymy taki zwarty dosyć spód. Boki wykładamy papierem do pieczenia. Masa serowa. 200 g twarogu sernikowego, takiego naprawdę dobrej jakości. Do tego 250 g serka mascarpone. Wszystkie składniki muszą być wyjęte wcześniej z lodówki, nie mogą być zimne. I 150 g śmietany kwaśnej 18%. Do tego wsypujemy pół szklanki cukru oraz łyżeczkę cukru waniliowego. I to sobie miksujemy do uzyskania jednolitej konsystencji, ale nie zbyt długo, bo sernik zbyt długo napowietrzany potem może nieładnie opaść. I dodajemy po kolei 3 jajka, po każdym miksując tak, żeby masa dobrze się połączyła. Ale oczywiście nie zbyt długo, bo jak wspomniałam, sernik nie powinien być zbyt długo napowietrzany. I ostatnim składnikiem już do tego sernika są 2 łyżki mąki pszennej. Jak widzicie, przepis jest niesamowicie prosty. I mikser sobie odstawiamy, mieszamy jeszcze szpatułką, aby na pewno wszystko dobrze było wymieszane. I wylewamy na przygotowany wcześniej spód z herbatników. Masę potrząsamy, tak żeby wierzch był całkowicie płaski. Sernik wkładamy do szczelnego naczynia, u mnie to jest blaszka. I teraz robimy kąpiel wodną, czyli wlewamy wrzątek do wysokości około 1-2 cm. I pieczemy sobie sernik w temperaturze 180 stopni przez 25 minut, a potem zmniejszamy temperaturę do 140 i pieczemy przez kolejne 45 minut. W trakcie pieczenia sernik sobie rośnie, a potem opada, ale pozostając całkowicie płaski. Po upieczeniu, co jest bardzo ważne, zostawiamy sernik w zamkniętym piekarniku na 3 godziny. I dopiero po tym czasie wyjmujemy go z tortownicy, ściągamy papier i jak widać sernik jest niesamowicie płaski, nie popękał w żadnym miejscu, wygląda naprawdę zjawiskowo. I taki wystygnięty sernik chowamy do lodówki, no najlepiej na całą noc. Polewa. Ja sobie przygotowałam czekoladę, możecie też użyć czegoś innego. Ja tutaj dodałam oleju, ale polecam jednak dodać 2-3 łyżki śmietanki kremówki. I taką trochę przestudzoną polewą polewamy sernik. Możecie tu użyć kajmaku na przykład, albo jakiegoś dżemu owocowego, albo na przykład posypać sernik cukrem pudrem. Jak lubicie. Sernik kroi się naprawdę bardzo dobrze, spód jest zwarty, nie rozsypuje się, nie jest też zbyt mokry. Cały sernik jest bardzo kremowy, naprawdę ekstremalnie kremowy i niesamowicie puszysty, pomimo że nie miksowaliśmy osobno jajek, białek, żółtek, ani nie dodawałam tutaj śmietanki, kremówki, to sernik jest naprawdę bardzo puszysty. Moim zdaniem to jest najlepszy przepis, z jakim miałam do tej pory do czynienia, szczególnie, że jest bardzo prosty i bardzo szybki w przygotowaniu. Jedyny czas to ten, który potrzebny jest nam na studzenie sernika. Polecam ten przepis, dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!